liczby 2x kwadrat plus 1, 5x oraz 7 w tej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Oblicz x. W zadaniu mamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Zastanówmy się, jaki jest związek między kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Jeśli mam trzy wyrazy, pierwszy wyraz nazwę a, drugi b, trzeci c i stanowią one ciąg arytmetyczny, to wyraz środkowy jest średnią arytmetyczną dwóch wyrazów skrajnych, czyli zachodzi związek, że b to jest a plus c przez 2. Zastosujmy ten wzór do naszego ciągu. Nasze a to jest nasz pierwszy wyraz. Nasze b to jest drugi wyraz. I c to jest trzeci wyraz. Czyli b, u nas 5x, to jest a, czyli w naszym wypadku 2x kwadrat plus 1. Plus c, czyli u nas 7, przez 2. Mamy do rozwiązania równanie z niewiadomą x. Pozbądźmy się mianownika, czyli obustronnie pomnożymy przez 2, więc dostaniemy 10x, to jest 2x kwadrat i tu możemy to działać, czyli mamy plus 8. Właściwie widzimy, że wszystkie współczynniki są podzielone przez 2, więc jednak może podzielimy to z powrotem przez 2. Czyli mamy 5x, to jest x kwadrat plus 4. Jest to równanie kwadratowe, więc wszystkie wyrazy musimy przenieść na jedną stronę, tak aby po drugiej zostało 0. Proponuję, aby przenieść na prawo, czyli po lewej mamy 0, to jest x kwadrat. Teraz musi być wyrażenie z x. Jak my je przeniesiemy na prawo, to będzie ze znakiem minus. No i plus 4. Dostaliśmy równanie kwadratowe, czyli oczywiście trzeba policzyć delta. Delta to jest b kwadrat minus 4ac. B to jest współczynnik stojący przy x, czyli u nas minus 5. Minus 4 razy a. Nasze a to jest współczynnik przy x kwadrat, czyli razy 1. I c to jest wyraz wolny, czyli razy 3. I dostajemy 25 minus 16 to jest 9. Więc pierwiastek z delty to będzie 3. Ponieważ delta jest dodatnia, to mamy dwa rozwiązania takiego równania, czyli będzie to rozwiązanie x1 wynoszące minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli w naszym wypadku nasze b wynosiło minus 5, czyli minus b to będzie 5. Minus pierwiastek z delty, czyli 3. I przez 2 razy a, czyli 2 razy 1, czyli przez 2. W liczniku mamy 2, dzielone na 2 to jest 1. I x2 policzmy, czyli to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Nasze b to jest minus 5, czyli znowu mamy minus b to jest 5, plus pierwiastek z delty to jest 3 i 2 razy a, nasze a to jest 1, więc możemy zostawić, czyli mamy 8 dzielone na 2 to jest 4. Jeszcze możemy zapisać, że nasz x należy do zbioru składającego się z jedynki i z czwórki, czyli mamy dwa rozwiązania.